coś tutaj słabo słychać. A jednak można. Mamy wielką przyjemność spotkać się tutaj w tym szczególnym dniu. Za chwilę Wigilia, za chwilę Nowy Rok. Myślę, że wszyscy będziemy tutaj Sylwestra przeżywać, bo to będzie szczególny Sylwester. Od 1 stycznia jesteśmy z powrotem miastem grodzkim. To jest wielkie, wielkie wydarzenie. Zapraszam już dzisiaj w Sylwestra. Myślę, że mogę w imieniu, tutaj widzę pana Zygmunta Nowaczyka, mojego zastępcę, w imieniu pana marszałka Jerzego Tutaja, panią poseł Katarzyny Brzygłowskiej, pani posłę Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, wszystkich radnych, których mam tu wokół siebie, w imieniu swoim własnym. Życzę państwu zdrowych, wesołych, spokojnych świąt, wszelkiej pomyślności w przyszłym roku. Dziękuję za wsparcie w tym mijającym roku i oby ten rok był lepszy, tak jak każdy nowy dzień, żeby był dobry i lepszy niż poprzedni. Życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Myślę, że ksiądz Wermiński jeszcze wspomoże mnie tutaj w życzeniach. Wszystkiego, wszystkiego w nowym roku, aby się państwu szczęściło, a przez to i mi było lepiej. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z pełną radością zawsze przychodzimy tutaj na... Dosy powiedział, że nieznany. Będzie on kiedyś, ale za 200 tysięcy lat jeszcze słońce będzie świeciło tą samą energią i tą samą siłą. Kończy się, no dzisiaj kończy się jesień, rozpoczyna się zima, dlatego niektórym nam jest chłodniej i zimno. Proszę państwa, a 31 grudnia skończy się nasze miasto jako gmina, a będzie to już powiat grodzki i dlatego brawa dla pana prezydenta. Proszę, że wszystko to się wystarał i takim będziemy już. Z województwa było powiat, a potem gmina, a teraz na nowo będzie już powiat. To są gratulacje, panie prezydencie. Ja czekałem na tą chwilę i będziemy ją wszyscy radośnie przeżywać, dlatego dziękujemy, kochani, wam wszystkim. Tak. I zaczną się może lepsze dni. Proszę państwa, tradycyjnie ja już poświęcę opłatki i poświęcę te dary, które spożywać będziemy. Tworzymy wspólnotę miłości i wiary. Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc Jezusa Chrystusa zajaśniała blaskiem prawdziwej świętości Twojego Syna. Spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojej światłości w naszym codziennym postępowaniu. Pobłogosław nas, te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem ojców naszych. I pobłogosław te dary, które spożywać będziemy dziś. Naucz nas dzielić się chlebem, miłością i życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Proszę państwa, jak będziecie przeżywać te święta Narodzenia Chrystusa Pana w swojej rodzinie, to wspomnijcie o tej naszej rodzinie, rodzinie naszego miasta. Wspomnijcie o Jezusie Chrystusie, o Jego miłości do nas. Tak jak pan prezydent radości. Szczęśliwego też i nowego roku. Łaska Boże i błogosławieństwo będzie z wami wszystkimi. Szczęść Boże. Spotykamy się na pasterce o godzinie 24, a potem wszyscy będziemy składać sobie równocześnie życzenia. Życzenia teraz przesłamy władzom miejskim na ręce pana prezydenta, władzom państwowym, prawda, więc i wojewódzkim. Wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże. Kochani, wśród was znajdują się już moje koleżanki, które rozdają aperto. Yeah.
dziś już wspólnie opłatkiem. Cały czas przypominam, po mojej prawej stronie można, jest przygotowany dla was posiłek wigilijny. A dosłownie za kilka minut, abyśmy mogli wspólnie dzisiaj spędzić czas na wigilijnym rynku. Chwila muzyki mechanicznej po to, żeby na scenie... Dzisiaj Betlejem wysyła nowina, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi nas, o swobodzi anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają. Mówią do pasterza.
Jeszcze raz. Tak więc, kochani, jeszcze raz po raz... Z wami wystąpił zespół Wrzask.
podobało się. Bezpośrednio z Groty Betlejem. My odbieramy nasze światełko w Wiedniu, stamtąd przywędrowało do Wałbrzycha. Wraz z tym światełkiem mamy przyjemność przekazać na ręce pana prezydenta życzenia wszystkiego co najlepsze, żeby ten nowy rok okazał się bardzo owocny we wszystko to i wszystkie te poczynania, które każdy z nas bierze, każdy z nas bierze w swoje ręce, te wyzwania, które podejmujemy. W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju jest pod hasłem odważ się być dobrym. My odważyliśmy się być dobrymi, harcerze starają się to dobro przekazywać dalej. Mam nadzieję, że takich odważnych w Wałbrzychu nie zabraknie i że dobro w przyszłym roku będzie się szerzyło. Dziękuję. Brawo! Pozwólcie, szanowni państwo, druhny i druhowie, drodzy harcerze, wszyscy zgromadzeni tutaj dzisiaj. Chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za ten symbol światełka pokoju, za to światełko pokoju, które wraz z życzeniami zostało tutaj przywiezione przez harcerzy jak co roku do naszego miasta. Mam nadzieję, że jest to pewnego rodzaju sztafeta przekazywania dobra, sztafeta przekazywania wzajemnych, życzliwych życzeń i oby te życzenia na święta zbliżające się, a także na ten nowy rok były wśród nas bardzo autentyczne i spełniały się. Przede wszystkim chciałbym życzyć przy tej okazji mieszkańcom miasta Wałbrzycha wspólnie z panem prezydentem Romanem Szełemejem, jak i całą Radą Miejską wszystkiego najlepszego na ten okres świąt. Są tu ze mną jeszcze przedstawiciele Rady Przyjaciół Harcerstwa. Chciałbym ich bardzo serdecznie powitać, pana Henryka Gołębieskiego, byłego przewodniczącego Rady Przyjaciół Harcerstwa. Witam serdecznie. I pana Leszka Solarka, który także uczestniczy ciągle w tych działaniach wspierających nasze drużyny harcerskie. Druhnom i druhom życzę, aby jak najwięcej było zabaw, radości, a przede wszystkim, aby na co dzień znajdowali przyjaciół. Przyjaciół oddanych w różnych sytuacjach. Życzę dobrej nauki, pomyślności na nowy rok. Wszystkiego najlepszego.